pan poseł Ryszard Kalisz w towarzystwie, o zacznę, szefowa Partii Kobiet, pani Paula Sawicka, szefowa Stowarzyszenia Otwarta Rzeczpospolita, no i Robert Biedroń, szef, no, przewodniczący honorowy dokładnie kampanii przeciw homofobii. Jak państwo pamiętacie, kilka miesięcy temu zwróciły się do nas organizacje pozarządowe z prośbą o złożenie projektu ustawy dotyczącego tak zwanej mowy nienawiści. Klub SLD wtedy podjął decyzję o złożeniu do laski marszałkowskiej tego projektu. Poseł Ryszard Kalcz jest wnioskodawcą tego projektu i na tym posiedzeniu Sejmu mamy pierwsze czytanie tego projektu. Bardzo proszę, oddaję głos pan minister Ryszard Kalcz. Szanowni państwo, w Polsce, która ma wyśmienitą konstytucję z 2 kwietnia 1997 roku i która ratyfikowała Kartę Praw Podstawowych nie w całości, ale akurat w tym zakresie praw i wolności obywatelskich, cały czas nie ma przepisów, które by chroniły osoby homoseksualne przed zniewagami dotyczącymi ich integralności osobistej. Inicjatywa organizacji pozarządowych i Partii Kobiet właśnie dotyczy tego, aby tego rodzaju normy wprowadzić w kodeksie karnym. Dotychczasowe przepisy, takie jak chociażby artykuł słynny 212 dotyczący pomówienia, jak artykuł 216 kodeksu karnego dotyczący zniewagi, już pomijając to, że są ścigane z oskarżenia prywatnego, a nie publicznego, dla skuteczności tych przepisów wymagałyby one, żeby osoby homoseksualne same zaprzeczyły swojej orientacji seksualnej. Dopiero wtedy sprawca mógł być skutecznie ścigany. Dlatego, że tam ważne jest to, że to, o co mówił sprawca, musiałoby się okazać nieprawdą. A przecież nikt nie ma wątpliwości, że osoby homoseksualne mają prawo do normalnego życia, bo po prostu takie są. Dlatego też proponujemy, aby zmienić 3 przepisy kodeksu karnego. Przede wszystkim artykuł 119, paragraf 1 kodeksu karnego, artykuł 256, paragraf 1 kodeksu karnego i artykuł 257. Artykuł 119 dotyczy stosowania przemocy lub groźby bezprawnej wobec grup lub poszczególnej osoby z powodu przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, politycznej, wyznaniowej lub z powodu bezwyznaniowości. Chcemy dodać tutaj następujące brzmienie. Jak również ze względu na płeć, tożsamość płciową, wiek, niepełnosprawność lub orientację seksualną. Zagrożenie pozostałoby bez zmian. W artykule 256 chcemy wprowadzić daleko idące zmiany. A to ze względu na pogląd byłego już od roku pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, pana profesora Lecha Gardockiego, który stwierdził, że to dotychczasowe brzmienie przepisu, które jest następujące: kto publicznie propaguje faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa lub nawołuje do nienawiści. Pan profesor Lech Gardocki w swoim komentarzu z roku do kodeksu karnego z roku 2008 stwierdził wyraźnie, że to sformułowanie nawołuje, ono nie dotyczy pewnych okoliczności, które miałyby się faktycznie stać, tylko nawoływanie dotyczy stanu emocjonalnego. I mogłoby to i wywołuje niestety w trakcie stosowania tego przepisu wiele niejasności. Dlatego też proponujemy, aby ten przepis miał następujące brzmienie. Kto publicznie propaguje faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa lub wywołuje albo szerzy nienawiść lub pogardę na tle różnic
narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość i po tamtej zmianie w artykule 256 paragraf pierwszy dodajemy ze względu na płeć, tożsamość płciową, wiek, co jest również niezwykle ważne, dodajemy niepełnosprawność, bo tak samo nie są chronieni dzisiaj ludzie, którzy są znieważani ze względu na niepełnosprawność bądź orientację seksualną. I zmieniamy oczywiście również, bo te dwa przepisy 256 i 257, one stanowią integralną całość w kodeksie karnym. Zmieniamy artykuł 257, który dotyczy zniewagi. Kto publicznie znieważa grupę ludności albo poszczególną osobę z powodu przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, wyznaniowej albo z powodu bezwyznaniowości, proponujemy tutaj dodać, jak również ze względu na płeć, tożsamość płciową, wiek, niepełnosprawność bądź orientację seksualną i tutaj dalsza część przepisu, który w tej chwili jest, lub z takich powodów narusza nietykalność cielesną innej osoby. Zagrożenia we wszystkich tych trzech przepisach pozostają bez zmian. Drodzy Państwo, apelujemy do wszystkich klubów poza SLD, które składa ten projekt. Poprzyjcie. Nie może być tak, bo stanowi to przecież artykuł pierwszy naszej Konstytucji. Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli. Żeby obywatele w swojej integralności osobistej, związanej chociażby ze swoją płciowością, albo obywatele niepełnosprawni nie byli chronieni przed zniewagami innych ludzi. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie, panie pośle. Bardzo proszę, pan Robert Biedroń z kampanii przeciw homofobii. Dziękuję za zaproszenie. Proszę Państwa, to oczywiście bardzo ważny moment dla nas dzisiaj. Pierwsze czytanie tego projektu ustawy, który tak naprawdę, co jest ważne, jest zmianą kosmetyczną i zmianą, która mam nadzieję nie będzie budziła żadnych kontrowersji, ponieważ o te zmiany od wielu lat apelują instytucje międzynarodowe. Organizacja Narodów Zjednoczonych, OBWE, Rada Europy, Parlament Europejski, wszystkie te instytucje od dawna naciskają na Polskę, żeby te zmiany dotyczące wykluczenia pewnych grup społecznych z katalogu ochrony przed przestępstwami motywowanymi nienawiścią, żeby te grupy zostały po prostu włączone do tego katalogu. Dzisiaj niestety, jak wspomniał już pan poseł Kalisz, są pewne grupy społeczne, które przez ten kodeks karny są chronione i są grupy społeczne, które w tym kodeksie karnym są niechronione. Dzisiaj, jeżeli ja przed państwem nawoływałbym na przykład do izolacji katolików, osób należących do jakiejś mniejszości etnicznej czy narodowej, na pewno zainteresowałaby się tym prokuratura i wszczęła w tej sprawie dochodzenie. Jeśli chodzi o katolików, to zaręczam Państwu, że natychmiast i skutecznie. Ale jeżeli nawoływałbym do nienawiści w stosunku do osób homoseksualnych, do osób niepełnosprawnych, do kobiet, do osób starszych, to niestety tej ochrony dzisiaj nie ma. A przypadków takiego nawoływania do przestępstw motywowanych nienawiścią jest niestety bardzo wiele. Państwo jako dziennikarze w swojej pracy wielokrotnie donosiliście o tego typu sytuacjach i w uzasadnieniu do nowelizacji kodeksu karnego to wszystko jest wyjaśnione. Co ważne, projekt zyskał poparcie Krajowej Rady Sądownictwa oraz Prokuratury Generalnej. Przychylnie na ten temat również wyraża się Ministerstwo Sprawiedliwości, które na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych podczas ostatniego sprawozdania przed Komitetem Praw Człowieka podkreślało, że te zmiany zostaną wprowadzone jak najszybciej. Jak wspomniał poseł Kalisz, ten projekt jest ponad podziałami politycznymi, ponieważ przestępstwa motywowane nienawiścią nie znają orientacji politycznej, nie znają przekonań. Są dokonywane przez różne osoby, czy z lewa, czy z prawa, na różnych osobach i dlatego ten katalog po prostu powinien być pełen, a nie tylko włączający pewne grupy, a pozostałe pozostawiające na marginesie takiej ochrony. Chciałbym więc zaapelować o jego przyjęcie. Chciałbym również podkreślić, że
Ten projekt nie ma nic wspólnego z ograniczeniem wolności słowa, nie ma nic wspólnego z mową nienawiści, z poprawnością polityczną. To niestety jest często mylone medialnie. Ja apeluję do państwa, żebyście państwo starali się sięgnąć do tego projektu, do tej nowelizacji. On dotyczy przestępstw motywowanych nienawiścią, a nie jest ograniczeniem debaty, ograniczeniem wolności słowa i tak dalej. Jest standardem, który panuje w wielu krajach Unii Europejskiej, na całym świecie. I nie ma żadnych przesłanek, co podkreśla Prokuratura Generalna, co podkreśla Krajowa Rada Sądownictwa i organizacje międzynarodowe, też organizacje pozarządowe. Nie ma żadnych przesłanek, żeby w Polsce on też nie funkcjonował. Więc proszę przekazać ten apel do wszystkich partii politycznych z moją prośbą i organizacji pozarządowych, kilkudziesięciu organizacji pozarządowych, które przygotowały ten projekt, doświadczonych organizacji, największych organizacji prawno-człowieczych w Polsce, o przyjęcie tego projektu ustawy. Dziękuję za ten głos i pani Iwona Piątek, szefowa Partii Kobiet. Proszę państwa, Partia Kobiet stoi na stanowisku, że przestępstwa motywowane uprzedzeniami są częstym zjawiskiem w naszym kraju. Polska aspiruje do tego, żeby być krajem demokratycznym, żeby być krajem obywatelskim. Nie będziemy takim krajem, jeżeli cały czas będzie u nas obecna dyskryminacja. Co prawda my kobiety, no w zasadzie my kobiety mamy ustawę całkiem nową o przemocy, która daje nam bezpieczeństwo w rodzinie. Jeżeli wejdzie w życie, jeżeli wszyscy ją poznają, będą respektować i będzie faktycznie żywa, to wtedy faktycznie kobiety mogą się czuć bezpieczne w rodzinie. Chciałybyśmy większego bezpieczeństwa, my kobiety, więc myślę, że ta ustawa dawałaby nam takie bezpieczeństwo. Uważamy, że bezwzględnie należy karać za przemoc podyktowaną nienawiścią. I dodanie kolejnych kategorii do kodeksu karnego jest koniecznością. Z powodu braku tych kategorii w kodeksie, proszę państwa, statystyki policyjne nie uwzględniają takich zjawisk i koło się zamyka. Rząd uważa, że problemu nie ma, no bo skoro się o tym nie mówi, skoro nie mamy liczb na ten temat, to po prostu zjawiska nie ma. A zjawisko jest i najlepiej o tym wiedzą grupy dyskryminowane. Proszę państwa, nieraz było napisane albo nieraz słyszałam takie opinie na temat kobiet, na temat mnie samej, że moje miejsce to jest przy garach, a mój mąż mi dał za długi łańcuch, bo wyszłam z kuchni. Czasami brzmi to śmiesznie, ale tylko przez moment, bo jak się zastanowimy, dlaczego w ogóle ktoś wypowiada takie opinie, to możemy tylko się bać. Więc uważam, apeluję, żeby dodać te kategorie do kodeksu i dołączmy kolejne grupy. Musimy być krajem demokratycznym i obywatelskim i do tego mamy dążyć. Dziękuję. Jeszcze poproszę o krótki głos pani Paula Sawicka. Bardzo proszę. Dzień dobry państwu. Ja reprezentuję organizację obywatelską i chciałabym się do państwa zwrócić, do przedstawicieli prasy, telewizji, mediów. Bo uważam, że to właśnie od państwa w bardzo dużym stopniu zależy, czy sprawa, o której dzisiaj tu mówimy, będzie sprawą obywatelską, czy będzie sprawą polityczną. Ja bym bardzo chciała, żeby ona była sprawą obywatelską. Pewne rzeczy są dzisiaj już oczywiste. Oczywiste jest to, że dzisiaj w XXI wieku nie prześladuje się albo nie dyskryminuje pewnych grup społecznych, na przykład chłopów, prawda? Natomiast ciągle nie jest oczywiste, że nie powinno się dyskryminować niepełnosprawnych, chociaż coraz szybciej to dociera do naszej świadomości. Myślę, że szybciej i łatwiej to zrozumiemy, jeżeli także te grupy znajdą się tam, gdzie zapisujemy obronę wszystkich innych dyskryminowanych grup. I jeszcze raz powiem, że ponieważ naszym interesem wspólnym obywatelskim jest raczej szerzenie tolerancji niż nienawiści i zapobieganie temu, żeby nienawiść miała jakieś oblicze publiczne, to powinniśmy właśnie zadbać o to, żeby te poprawki w naszym prawie się znalazły, zwłaszcza, że badania Otwartej Rzeczpospolitej pokazują, że urzędnicy czy też członkowie wymiaru sprawiedliwości, przedstawiciele państwa, są jednak tylko częścią naszego społeczeństwa i reprezentują tak samo różne poglądy, do których mają prawo. Ale jeżeli w kodeksie karnym nie jest zapisane prawo pewnych grup do ochrony, to wtedy
można bez żadnego kłopotu, na co są dowody w postaci uzasadnień bardzo krzywdzących wyroków sądu, skazywać ludzi albo oddalać wnioski właśnie z tego powodu, kierując się właściwie własnymi uprzedzeniami. Chodzi o to, żebyśmy umieli w życiu publicznym oddzielić to, co jest prywatnym naszym poglądem, od tego, co powinno być obowiązującym standardem. Jeżeli chcemy być krajem na poziomie, to musimy mieć standardy takie, jakie powinna mieć, jakie ma świat już dzisiaj. Dziękuję bardzo. Dziękuję uprzejmie.